No dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, tym razem dwutygodniowym. Tak jak mówiłam, tak jak pisałam właściwie na Zakładce Społeczność w moim najnowszym poście, będzie to czytanie na najbliższe dwa tygodnie, a będzie obowiązywać oczywiście w czasie od 3 do 16 kwietnia 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane. Jeżeli czujecie, że ten filmik może się komuś przydać, może komuś pomóc, udostępnijcie go. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, oczywiście zapraszam do subskrypcji. Dobra koziołki, lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo przez ten nadchodzący czas? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości, w związkach, w relacjach? A co u singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada i przekaz dodatkowy. Dobra, zobaczmy myśl pozytywną dla Was. Zwolni. Zwolni. Kiedy wydaje się, że nasz świat wymyka się spod kontroli, łatwo jest zostać przytłoczonym. To dobry czas, by rozpocząć codzienną medytację. Twój umysł jest najbardziej otwarty i podatny rano, dlatego warto rozpocząć dzień od ćwiczeń centrów energetycznych. Pielęgnuj w sobie spokój i wiedz, że nie ma potrzeby, by się spieszyć. Pod koniec naszych dni nie będziemy już przejmować się listami spraw do załatwienia. Będziemy żałować, że nie kochaliśmy mocniej, żyliśmy bardziej i nie osiągnęliśmy spokoju. Nie zwlekaj, trochę zwolnij. Dobra, kochani, talia dopowiadająca jest i lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo? No i pustelnik jest, okej. Kochani, pustelnik jest taką kartą wyciszenia i zaglądnięcia w głąb siebie. Część z Was naprawdę będzie poszukiwać pewnych odpowiedzi w sobie. Kim jestem, dokąd zmierzam, czy miejsce, w którym jestem, jest dla mnie satysfakcjonujące, trzeba coś zmienić. Kochani, to jest słuchanie głosu duszy. To też jest taka właśnie energia medytacji, może wyjazdu gdzieś na odludzie. Wygląda na to, kochani, że nie będziecie za bardzo mieli ochoty na jakieś spotkania z innymi, będziecie cenić sobie prywatność i taką samotność, tak? W której naprawdę będziecie, mówię, poszukiwać siebie. Zobaczmy tego pustelnika, o co chodzi. Wisielec. Rydwan. I królowa kielichów. Arcykapłanka, rycerz buław i koło fortuny. Dużo arkan wielkich. Jest jakaś trójka mieczy. Paść mieczy, dziewiątka mieczy, ósemka mieczy. Kochani, powiem Wam tak. Dla części z Was faktycznie jest jakiś zastój odnośnie... No właśnie, odnośnie czego? Mam wrażenie, że to jakieś uczuć, relacji. Ale też może chodzić o jakieś działania, do których Wasze serce mocniej bije. Mam wrażenie, moi drodzy, że jest to czas, w którym faktycznie przystaniecie troszeczkę, zanim podejmiecie właśnie jakieś działanie, bądź podejmiecie jakieś decyzje. Bo dla mnie Rydwan też czasami jest właśnie kartą mówiącą o decyzjach. Jadę w prawo czy w lewo, tak? Co robię? Do czego moje serce mocniej bije? To jest dobry czas właśnie, żeby przystanąć, zawiesić się i... mówię, spojrzeć głębiej, spojrzeć z innej perspektywy na pewne rzeczy. Kochani, wszystkie odpowiedzi są w Was i o tym mówi i pustelnik, i arcykapłanka, także podążajcie za głosem intuicji, słuchajcie swojej wewnętrznej mądrości, w tym czasie możecie otrzymać jakieś takie, wiecie, downloady, jak ja to mówię, z góry, od wszechświata, od Boga, od swoich aniołów, cokolwiek tam wierzycie, które będą prowadzić Was we właściwym kierunku i na właściwe tory. I przyjdzie czas na akcję, przyjdzie czas na działanie, przyjdzie czas też na zmiany, na uwolnienie jakiegoś bólu, rozczarowania,
jakichś stresów, uświadomienie sobie prawdy a propos pewnych czy relacji, czy sytuacji, kochani, ale teraz jest czas na medytację, teraz jest czas na zaglądanie w głąb siebie i poszukiwanie odpowiedzi. I kochani, te odpowiedzi przyjdą, ponieważ w momencie, kiedy spojrzycie na świat z innej perspektywy, na siebie z innej perspektywy, droga stanie się łatwa i droga stanie się jasna, ponieważ to jest droga waszego serca i będziecie podążać nią na bardzo gładko i wszelkie trudności, że tak powiem, zostaną tutaj pokonane. Dobra, co z zewnątrz? Zobaczmy. A z zewnątrz mamy piątkę buław, kochani, jakaś taka trudna atmosfera, konfliktowa atmosfera, więc dla części z was może chodzić o jakąś kłótnię z kimś, może ktoś przyjść w takim dosyć agresywnym nastroju, może ktoś coś od was oczekiwać, narzucać, tego typu rzeczy, ale kochani, to też jest karta konkurencji, waleczności, więc może jeżeli chodzi o sprawy finansowe, może jest spora konkurencja, tak? Może jest jakiś wyścig szczurów, każdy walczy ze sobą, tak? Ale piątka buław to też zabieganie o coś, nie wiem, dla moich singli, może tutaj kilka osób będzie o was zabiegać. Zobaczmy, o co chodzi z tą piątką buław. A z pentakli? Król buław i wieża. Umiarkowanie, śmierć i arcykapłanka. Znowu bardzo dużo arkan wielkich, kochani. Tu na spodzie same praktycznie. Kochani, powiem wam tak, że jeżeli startowaliście w jakimś konkursie, albo faktycznie jest jakaś walka o jakąś pozycję, o jakiegoś klienta w pracy, o nie wiem właśnie, czy jakiś awans, czy cokolwiek, kochani, wygląda na to, że no właśnie, że tutaj będzie dla was właśnie takim szokiem, że to wam się to dostanie. Bo tutaj, kochani, szykuje się jakaś transformacja dla was. Jedne drzwi się zamykają, drugie otwierają i jest jakiś nowy początek. I czuję, kochani, że to jest właśnie dla was. Nowy początek właśnie do jakiejś takiej przestrzeni, w której będziecie mogli, nie wiem, właśnie zająć się swoją kreatywnością, wprowadzić jakieś swoje pomysły. Czuję, że gdzie będziecie mieć też więcej swobody. Może to być jakieś stanowisko właśnie lidera, jakieś stanowisko dowodzące, ale, kochani, zachowajcie tutaj w tym wszystkim spokój. Nie uczestniczcie, że tak powiem, w jakimś takim, w takich jakichś konfrontacjach, zaczepkach, tego typu rzeczy. Skupcie się, że tak powiem, na swoich sprawach, skupcie się na swoich zadaniach, a mówię, a tutaj wygrana jest wasza i czuję, że to będzie szok też dla wielu osób, ale tutaj wasza systematyczność, wasza metodyka, wasza odwaga też, żeby pokazać właśnie siebie, będzie zdecydowanie doceniona, kochani, i tutaj będzie właśnie, mówię, jakaś nowa przestrzeń się dla was otworzy, będzie jakieś nowe ziarno zasiane, co przyniesie, no czuję, kochani, i że właśnie też dużo zmian tutaj dla was. Dla części z was może też po części właśnie tutaj na to czekacie, właśnie na odpowiedź, na wynik tego konkursu, czy tego przedsięwzięcia, tak? Czy tej bitwy całej, czy co to, kochani, w ogóle jest. Tego typu rzeczy. No. Ciekawe. Dobra, co w związkach u moich koziorożców? O, królowa kielichów, pięknie, kochani. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. Królowa kielichów, kochani, jest kartą partnerstwa, wzajemności, takiej mocnej emocjonalności, no po prostu czystej miłości, więc wygląda na to, że w związkach spokój, cisza, bezpieczeństwo, płynięcie z prądem, dobre dogadywanie się. Kochani, jeżeli jesteście w jakiejś świeżej relacji, czuję, że i wy się zakochujecie, i partner się zakochuje, także tutaj coś pięknego. Pięknie kwitnie. Zobaczmy tą królową kielichów. Paś mieczy. Królowa mieczy. Umiarkowanie. Dobra, dziewiątka kielichów, królowa pentakli, dużo żeńskiej energii. I trójka kielichów. Dobra, powiem wam tak, bo dla części z was ta energia, która jest tutaj, może też mieć wpływ właśnie na sprawy związkowe, bo i tu pojawiła mi się królowa kielichów. Kochani, jeżeli jesteście teraz w trakcie jakiegoś zastoju ze swoim partnerem, w trakcie separacji, zastanawiacie się, co dalej z tą sytuacją, kochani, to czuję, że tutaj będzie jakaś bardzo ważna rozmowa, bardzo ważna komunikacja, która wyjaśni wiele rzeczy między wami, dowiecie się jakiejś prawdy, do tego stopnia, że będziecie w stanie odciąć to, co negatywne, odciąć to,
co przeszkadza. Nie związek, absolutnie nie, ale właśnie to, co negatywne, to, co blokuje przepływ energii i miłości w Waszej relacji. Kochani, ponieważ umiarkowanie świadczy o tym, że będzie tutaj naprawa sytuacji, wyrównanie, harmonia, pojednanie. O tym też mi mówią karty na spodzie, że tutaj znowu poczujecie szczęście i miłość. Kochani, możecie gdzieś razem wyjechać albo spędzać więcej czasu wspólnego razem, tak? Znowu poczujecie się stabilnie, poczujecie się bezpiecznie i mamy tą trójkę kielichów, co też mi mówi o pojednaniu, połączeniu ponownym i dobrej zabawie. Ogólnie mam wrażenie, że jeżeli mówię, było coś takie napięte między Wami, albo mówię, była jakaś separacja, albo było dużo takiej ostrej energii, to w końcu zacznie wszystko przypłynąć. Ponieważ tutaj właśnie jakieś jest zakończenie jakiegoś ciężkiego rozdziału, ostatecznie zostawiacie to za sobą, moi drodzy, i mamy pazia kielichów, czyli właśnie mówię, przeprosiny, wyznanie uczuć, więcej miłości, więcej takiej świeżej energii, tak? Trochę jest tak, jakbyście zakochali się w sobie od nowa, tak? Jeszcze raz. Znowu będziecie o siebie zabiegać, znowu będziecie właśnie chodzić na randki, znowu będziecie spędzać miło ze sobą czas, więc tutaj jest piękna energia mówiąca właśnie o takim pojednaniu i odrodzeniu tej miłości. Kochani, powiem Wam tak, jeżeli jesteście w dosyć świeżej relacji, wygląda mi tutaj właśnie na jakąś poważną rozmowę odnośnie przyszłości. Także część z Was może przeprowadzić właśnie taką poważną rozmowę, albo partner przeprowadzi z Wami poważną rozmowę a propos dalszych zamiarów. Co dalej właśnie w tą relację? Jak widzisz naszą przyszłość? Czy dajesz temu szansę? Czy myślisz o mnie poważnie? Tego typu rzeczy. I możecie usłyszeć bardzo ważne rzeczy, że Wasz partner nie tylko myśli o Was poważnie, ale może mieć nawet przygotowany właśnie czy jakiś pierścionek zaręczynowy, czy coś, kochani, w tym stylu. I tutaj szykuje się właśnie jakieś świętowanie, jakieś bardzo mile spędzone chwile. Kochani, jeżeli były tu jakieś utrudnienia, które stały na drodze do Waszego szczęścia, do Waszego związku, te utrudnienia zdecydowanie zostają odblokowane i możecie cieszyć się swoją miłością i rozkwitem swojej relacji. Więc pięknie, piękna energia. Dobra, co dla singli? Zobaczmy, czekajcie, wezmę kilka herbaty, bo mam takie suche gardło. Muszę jakieś tapsy sobie kupić. Diabeł! To też jesteście Wy, moje koziołki. Więc albo Wy będziecie tutaj kusić kogoś, albo ktoś będzie kusić Was. Zobaczmy, czy tak nie taki diabeł straszny, czy jednak straszny. Zobaczmy, ponieważ ja diabła nie traktuję jako takiej strasznej, toksycznej energii od razu z góry. To też jest mocno seksualna energia, tak? Więc tutaj możecie po prostu poznać kogoś do jakiegoś romansu namiętnego, tak? Do pasji, namiętności, właśnie tego typu rzeczy. No czasem oczywiście oznacza toksyczną osobę, dlatego sobie dopowiemy karty i zobaczymy, o co chodzi z tym diabełkiem. No kurde, ale taki diabeł jakby mnie zarywał, to bym brała. Nie wiem, jak Wy, moje koziorożce, w sensie panie. O Jezu, fajny, fajny ten diabełek. No, ale mamy słońce, kochani, czyli nie taki diabeł straszny od razu. Jak mi się słońce pojawia, kochani, to, to jest bardzo, bardzo dobry znak. Dokładnie. Dziesiątka buław, rycerz kielichów, pustelnik. Okej, i siła na spodzie. Moi drodzy, no wygląda na to, że tutaj zwrócicie czyjąś uwagę albo ktoś zwróci Waszą uwagę. Powiem Wam tak... Będę mówić tak, jakby ktoś zwrócił Waszą uwagę, ale oczywiście jak coś to sobie odwróci, jeżeli ktoś tam Wam się strasznie podoba, to możecie sobie odwrócić energię. Kochani, wygląda na to, że ktoś tu się Wami potężnie zainteresuje. Możecie tą osobę czuję poznać albo w jakiejś trudnej sytuacji, albo w trakcie zakończania jakichś takich, nie wiem, swoich problemów, ale też czuję właśnie tutaj taki... czas, w którym w końcu Wam ulży w jakiś sposób, tak? To może być taki moment, kiedy, nie wiem, coś w końcu się zakończy w Waszym życiu, coś w końcu takiego ciężkiego spadnie Wam z pleców. Może właśnie odnajdziecie pytania właśnie odnośnie pewnych spraw, dokąd zmierzać, w którą stronę iść i tego typu rzeczy. Ale kochani, powiem Wam tak, ten diabeł ma zdecydowanie tutaj szczere intencje, bo kiedy pojawia się słońce, to jest najszczęśliwsza karta w tarocie, najpiękniejsza karta w tarocie, oznacza mi szczerość, klarowność, jasność, radość, ale też prawdziwą miłość, taką prawdziwą od serca, więc wygląda na to, że tutaj będzie kuszenie na tej właśnie w tej takiej energii bardzo mocno seksualnej, ale ta osoba mimo wszystko przychodzi ze szczerymi intencjami. Ale ja czuję, moi drodzy, że Wy będziecie tutaj zablokowani, ponieważ ta osoba pięknie wygląda, pięknie pachnie, jest bardzo seksowna, bardzo ponętna. Ludzie oglądają się za nią i to będzie takie wow i będziecie się właśnie zastanawiać, czy możecie zaufać tej energii, bo to jest aż wręcz podejrzane. I trochę, kochani, będziecie grać trudnych do zdobycia. Część z Was być może właśnie długo jest samy,
i może przyzwyczailiście się właśnie do tej samotności, może też właśnie dużo doświadczyliście w relacji i może właśnie, powiem Wam, że z tym diabłem też ta osoba przypominać kogoś z przeszłości, kto kiedyś Was skrzywdził. To też może być właśnie taka energia, ale broń Boże, nie dajcie się w to wpakować i nie wylewajcie swoich żali, smutków, obaw, blokad na kogoś tylko dlatego, że przypomina Wam osobę z przeszłości. Tutaj, kochani, mam wrażenie, że trzeba dać temu po prostu czas. Nie musicie od razu wpuszczać tej osoby do swojego serca, absolutnie nie, ale czuję, kochani, że ta osoba będzie Wam pokazywać, że bardzo jej zależy, będzie o Was zabiegać, wysyłać miłosne wiadomości, zapraszać Was na kawę i tego typu rzeczy i czuję, że w pewnym momencie poczujecie tą siłę, że czas odejść właśnie od tych blokad i jednak skupić się na tej miłości. Widzicie, szóstka kielichów i dwójka kielichów, kochani, to może być Wasza bratnia dusza, to może być prawdziwa miłość, to już powiedziałam, kochani, przy słońcu i czuję, że w pewnym momencie po prostu nie będziecie już mieć siły dłużej się bronić przed tym i wejdziecie w to. No i kochani, na spodzie jest król kielichów, więc dla części z Was ta energia główna tutaj Wasza też może dotyczyć tej sytuacji, że będziecie zastanawiać się, czy warto w to wejść i się zakochać w tej osobie. I wygląda na to, że tak, że warto. Mimo wszystko, mimo tej całej takiej powłoki bardzo takiej kuszącej i takiej wyzywającej, nie? No, kochani, warto, warto, mówię, jeżeli pojawia się słońce, naprawdę można zaufać tej osobie. No i czuję, że tak właśnie będzie, że dacie sobie przestrzeń, dacie sobie czas i właśnie z tym czasem poczujecie, że tak, że jednak, no właśnie, że jednak można, że jednak ta osoba przychodzi ze szczerymi intencjami i możecie jej zaufać. Wybaczcie, że tak co chwilę piję, ale naprawdę jest masakra z moim gardłem, ale jeszcze dwa czytania. I święta. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. O, kochani, cesarz, fajna energia, możecie mieć z jakimś baranem do czynienia, ale to równie dobrze może być Wasza energia. Cesarz jest głową rodziny, jest to osoba, która myśli rozsądkowo, która myśli bardzo przyszłościowo, która dba o wszystkich, która planuje pewne rzeczy, przejmuje dowodzenie, tak bym powiedziała, więc możecie mieć do czynienia z taką osobą albo sami przejąć dowodzenie w jakiejś sprawie. Może ktoś będzie potrzebował Waszego jakiegoś doradztwa, może pomocy przy ułożeniu jakiegoś planu, tak? Coś w tym stylu. Zobaczmy tego cesarza, o co tutaj chodzi. Świat, piątka mieczy i as kielichów. Ósemka kielichów, dwójka kielichów, szóstka kielichów. Wiecie co, ja tu czuję jakiś taki koniec napięcia z kimś. To może być Wasz ojciec, to może być Wasz dziadek, to może być jakaś męska figura w Waszym otoczeniu, albo nawet kobieca figura, ale bardzo dominująca. Czuję, kochani, że tu jest jakiś zatarg z tą osobą, który może trwa od wielu lat, który może trwa od jakiegoś czasu i czuję, kochani, że to w końcu się będzie kończyć. Nie wiem, czy coś sobie wyjaśnicie, czy zaplanujecie właśnie jakiś wspólny pobyt gdzieś, czy jakąś wspólną przyszłość, ale czuję, kochani, że tutaj odbędzie się właśnie jakaś szczera rozmowa, i która spowoduje odblokowanie Waszego serca na siebie i odejście od tego, co nie służy, zakończenie właśnie okresu jakiegoś takiego, nie wiem, czy... Nie wiem, wbijanie sobie mieczy w plecy, wiecie, czy jakiegoś takiego konfliktu, czy jakiejś takiej zaczepności, bo cesarz ogólnie jest, ja uwielbiam cesarza, to jest bardzo fajna energia, ale czasami bywa apodyktyczny, bywa uparty, tak, jak to baran bym powiedziała, bywa uparty, bywa taki, że musi być wszystko zrobione tak, jak on chce i absolutnie w żaden inny sposób i to może być upierdliwe dla niektórych z Was. Jeżeli macie do czynienia z taką osobą, czuję, kochani, że tutaj będzie jakieś wyjaśnienie tej sytuacji i w końcu pogodzenie się, może dacie sobie w końcu przestrzeń na bycie sobą, ponieważ no tutaj mamy fajne takie połączenie, kochani, fajną energię porozumienia i wsparcia, tak? Więc może w końcu przestaniecie ze sobą walczyć, a w końcu zaczniecie współpracować, tak? Współpracować i pomagać sobie w różnych kwestiach i w różnych sytuacjach, ponieważ no tu jest odnowienie jakiejś relacji i tak jak mówię, odejście od czegoś trudnego. Kochani, część z Was może podróżować do tej osoby, ta osoba może podróżować do Was,
Część z Was poprzez naprawę tej sytuacji może zdecydować się na powrót do domu albo w jakieś rodzinne strony, tak? Albo ta osoba będzie chciała powrócić do domu, tego typu rzeczy, ale zdecydowanie widzę tutaj pogodzenie i właśnie naprawę tej sytuacji na takich bardziej takich lekkich warunkach, takich pełnych miłości warunkach i zrozumienia warunkach, tak? Ok, praca i finanse. O, kochani, król pentakli. Piękne karty macie, moje drogie koziołki. Król pentakli oznacza stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, dobrą posadę, dobre pieniądze. Tak jak mówię, takie bezpieczną pozycję, która zapewnia nam komfort psychiczny i fizyczny, jeśli chodzi o naszą przyszłość i przyszłość naszej rodziny. Więc wygląda to naprawdę, że jeżeli część z Was pracuje, jesteście zadowoleni z swojej pracy, wszystko idzie dobrze, macie przy sobie przyjaciół, rozwijacie się, wszystko jest super. Dla części z Was może szykować jakiś awans, podwyżkę, dodatkowe pieniądze. Kochani, osoby, które szukają pracy, może pojawić się naprawdę świetna, rewelacyjna, bym nawet powiedziała, oferta. Zobaczmy tego króla pentakli. Rycerz buław. Może to w tym kierunku, kochani, będziecie tutaj zmierzać. Faktycznie, siła. Ósemka pentakli. Siódemka mieczy, dziesiątka buław i rycerz kielichów. A, ciekawe karty na spodzie. Powiem Wam tak, dla części z Was, jeżeli to jest adekwatne właśnie z tą sytuacją i faktycznie tutaj walczycie o jakiegoś klienta, awans, o jakąś pozycję, to wygląda na to, że naprawdę włożyliście w to bardzo dużo energii, cierpliwości, spokoju, nauki też, takiej siły woli, żeby zdobyć to, czego pragniecie, kochani. Naprawdę tutaj pięknie podążaliście, że tak powiem, tym torem i zdobędziecie to, czego chcecie, tak? O tym mówi król pentakli. I mam wrażenie, kochani, że tutaj będzie takie rozczarowanie ze strony osób, które próbowały grać nieczysto, albo, kochani, nie wiem, pod Wami jakieś dołki kopali, czy tego typu rzeczy. Mam wrażenie, że te osoby będą Wam tu składać właśnie jakieś takie, wiecie, gratulacje, tego typu rzeczy, ale to może być fałszywe, więc tutaj też uważajcie, z kim współpracujecie, z kim jesteście. Tak, no właśnie, no tak. Skupcie się na prawdziwych przyjaciołach i na osobach, które faktycznie będą się cieszyć Waszym szczęściem, bo ja jakoś tak to czuję, że to jest taka informacja, że no ktoś będzie Wam składał gratulacje i tak dalej, ale tak naprawdę będzie myślał, och, dziadu, żebyś zdechł, wiecie, o co chodzi, tego typu energia tutaj mi się pojawia. Także róbcie swoje, nie angażujcie się właśnie w jakieś czy konflikty, czy jakieś takie relacje, które są no nie po Waszej myśli. Zajmijcie się swoimi zadaniami, kochani, rozwijajcie się pięknie, nie baczcie na tą energię, ponieważ macie w sobie siłę, żeby naprawdę zdobyć to, czego pragniecie i osiągnąć właśnie sukces. Kochani, dla części z Was może to być energia, że już długo właśnie zastanawiacie się, w którym kierunku pójść, jak się rozwinąć i co zrobić. Zachowaliście to dla siebie, może były też jakieś inne zobowiązania, które musieliście tutaj wykonać, ale w końcu przychodzi czas, żeby ruszyć za głosem serca, za głosem pasji. Możecie zapisać się na jakiś kurs, szkolenie, studia, na jakieś warsztaty, które podniosą Waszą kwalifikację, dodadzą pewności siebie, no i część z Was może właśnie pójść tutaj w zupełnie jakimś innym kierunku zawodowym, może założyć własną firmę, co też okaże się właśnie tutaj dla Was zdecydowanie sukcesem. Tak, będziecie bardzo szczęśliwi z tego tytułu, kochani. Dobra, rada i dodatkowy przekaz. Siódemka buław. No właśnie, kochani, zdrowe granice, jak najbardziej. Powiem Wam tak, z tą siódemką buław granice są ważne, tylko pamiętajcie, żeby też je nie okopywać, nie blokować totalnie tego przepływu energii, bo to jest tutaj ważne. Zdrowe granice, wyrażanie swoich granic, odpychanie jakichś takich negatywnych ataków energetycznych tutaj będzie ważne, asertywność przy tym, mówienie wyraźnie nie, a propos rzeczy, które nie są dla Was korzystne. Bardzo ważne będzie. Zobaczmy siódemkę buław, zresztą zawsze jest ważne, wydaje mi się, to nie jest taka, wiecie, energia, która jest tylko teraz, zawsze powinno być ważne. Czwórka pentakli, szóstka buław i dziesiątka buław. Szóstka pentakli. Wiecie co, no
mam wrażenie, że to jest właśnie taka energia, że czas uwierzyć też w siebie. Jeżeli, kochani, macie gdzieś tam z tyłu głowy jakieś potrzeby innych ludzi, którzy cały czas mówili, że coś nie jesteś wart, że nie dajesz sobie z czymś rady, że na pewno z czymś nie dasz sobie rady i tak dźwigacie te obciążenia z przeszłości i przez to właśnie siedzicie w klatce i potraficie wykonać żadnego ruchu naprzód, to czas po prostu odrzucić właśnie te wszystkie ataki, te wszystkie słowa, te ingerencje w waszą podświadomość, waszą duszę i skupić się na sobie, ponieważ macie w sobie siłę właśnie, żeby osiągnąć to, czego chcecie, błyszczcie, świećcie swoim światłem, pokażcie światu, do czego jesteście stworzeni, na pewno pojawią się bardzo fajne oferty, kochani, no finansowo bardzo dobry czas i szczególnie dobry czas, żeby przyjąć kontrolę nad swoim życiem, stać się liderem, zdecydować o pewnych kwestiach, ale też, tak jak mówię, odciąć od pewnych osób i albo od pewnych właśnie takich, no mówię, głosów w waszej głowie. Czas, kochani, lśnić. Naprawdę czas lśnić, czas pokazać właśnie siebie i czas być po prostu sobą. Mhm. Pięknie. Dobra, zobaczmy kryształowego aniołka dla was. Unakit. Unakit. Odpowiedź na modlitwy. Cała twoja wspaniała praca otworzyła drzwi boskim rozwiązaniom i wsparciu. Także widzicie, kochani, wasza ciężka praca, wasza systematyczność, praca nad uwalnianiem pewnych lęków, pewnych osób, pewnych jakichś przykrości, pozytywne myślenie, wszystko to przynosi, kochani, dobre efekty. Góra usłyszała wasze modlitwy, wasze prośby, kochani, i zdecydowanie będzie was tutaj wspierać właśnie w podążaniu właściwą ścieżką i w osiągnięciu tego, czego pragniecie. Pięknie. Dobra, koziołki, jeszcze na koniec pytanie i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2 i 3. Dobra? Mam nadzieję, że gotowi, bo odsłaniam. Odpowiedź numer 1 brzmi: bądź asertywny. O! Odpowiedź numer 2: sytuacja się polepszy. I odpowiedź numer 3, jeśli uwierzysz. No dokładnie. Dobra, koziołki, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę wam cudownego czasu. No i przede wszystkim cudownych świąt, tak? Bo to przed nami. Cudownych, rodzinnych, pełnych miłości i spokoju świąt. Smacznego jajeczka, mokrego dyngusa. No i żeby ten zajączek przyniósł wam wszystko, co tylko pragniecie. O czym tylko marzycie. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia. Pa, pa.